Spotkanie. Ta opowieść będzie krótka. W kilku słowach wam przedstawię, jak spotkałem ufolutka, leżąc na łące przy stawie. Leżę sobie, patrzę w niebo, naraz widzę, jak coś leci. Pytam się siebie samego, co do diabła tak się świeci. Tuż nade mną zakołował jakiś obiekt mi nieznany. Niedaleko wylądował. Czułem się w sidła schwytany. Usiadłem, lecz wstać nie mogę. Coś mnie w miejscu przygwoździło. Odczułem też wielką trwogę. Serce bardzo szybko biło. Światła wkoło migotały. Żółte, niebieskie, czerwone. Moje oczy się spotkały czymś, co to było zielone. Czułem się obserwowany przez to zielone stworzenie. Nie byłem zdenerwowany, przeżyłem zaciekawienie. Jednak jak się okazało, to nie było coś, lecz ktoś. Jakby tego było mało, odczułem dziwnego coś. Nie potrafię wytłumaczyć tego, co wówczas przeżyłem. Byłoby trzeba zobaczyć i być tam, gdzie w ten czas byłem. Kiedy na trawie siedziałem, odczuwałem więź z ufitą. Dzięki temu się nie bałem, cieszyłem chwilą przeżytą. Później wysiadł ufoludek. Sięgał mi powyżej pasa i powiedział bez ogródek: Junek, ogórek, kiełbasa! Nic nie mówiąc, mówił do mnie. Nie otwierał wcale gęby. Ja siedziałem bardzo skromnie, zaciskając mocno zęby. Skromny byłem, tak przystało. Buzi nie chciałem otwierać. Jednak coś mi się zdawało, do odlotu chciał się zbierać. Pomyślałem, ty, ufita, przestań mnie tutaj obrażać. Gdy ziemianin ciebie wita, to na słowa zechciej zważać. A on do mnie tak bez słowa. No przecież nie było sznurka, niech pana nie boli głowa, lecz przepraszam pana Jurka. Przeprosił, to wybaczyłem. Zjawa szybko odleciała. Zaraz też się obudziłem, nocka miło mi zleciała. Morał oczekujecie, który ma wyniknąć z tego? Ano, śpicie, to nie wiecie, co wam przyśni się dziwnego.